dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Jest dzisiaj ze mną Rafał Trzeciakowski, ekonomista z Forum Obywatelskiego Rozwoju. Rafale, w swoich publikacjach zajmowałeś się między innymi tematyką ekonomicznego wymiaru imigracji. Instytut Misesa ostatnio wydał książkę, która częściowo zahacza o podobny temat. Otwarte granice, co nauka i etyka mówią nam o imigracji Briana Kaplana, zilustrowana przez Zacha Weiner-Smitha. Jak tak ludzie myślą, co ekonomia może powiedzieć o imigracji, no to pewnie myślą popyt, podaż, no to co, przybywa pracowników, rośnie podaż pracowników, no to musi spaść cena równowagi, więc będzie tendencja do tego, żeby płace malały, jeśli imigranci napływają. Tak, to jest, co na to ekonomia? To jest taka naturalna intuicja, którą niestety ma też bardzo wielu ekonomistów w Polsce cały czas, bo tak naprawdę te badania, które opisuje Kaplan i o których my myślimy, to one zaczęły się pojawiać w ostatniej dekadzie, tak pokazywać, że ten taki tradycyjny model rynku pracy w imigracji nie bardzo działa, że z tego, że przyjeżdżają imigranci, to wcale niekoniecznie spadają płace tych natywnych pracowników. Jakby to było zresztą takie trochę zaskoczenie z badań empirycznych, że one nie pokazywały dużych spadków wynagrodzeń natywnych pracowników przy tym, jak pojawiali się imigranci. Nie bardzo było wiadomo, dlaczego tak się dzieje dopiero, bo zdaje się ta zmiana ewentualnych zarobków wychodziła od plus 1% do minus 1%. Jeszcze można dodać, że niedawny noblista z ekonomii Card właśnie zasłynął między innymi artykułem o tym, jak do Miami napłynęła naprawdę masa Kubańczyków, które było naprawdę grube kilkanaście czy kilkadziesiąt procent rynku pracy nagle się powiększyło przez napływ imigracji z Kuby po przejęciu władzy przez Castro i znowu okazało się, że te płace no, nie chcą spadać. Więc w takim razie pytanie jest, co tam się magicznego dzieje, że te płace nie spadają, co jest nie tak z tą ekonomią? Tak, natomiast kilka takich efektów, które łagodzą ten wpływ na płace. Po pierwsze, ci natywni pracownicy to jednak reagują na ten napływ imigrantów, się do niego dostosowują, że mają pewne umiejętności, które dają im nawet przewagę nad imigrantami. Na przykład są dużo lepsi w takich komunikacyjnych zadaniach, czy jakby jak spojrzymy na tych mniej wykształconych pracowników, to ci, którzy napływają, zwykle wykonują jakieś prace fizyczne, a ci, którzy są natywni, jakieś komunikacyjne, a przy tych mniej wykształconych, to z kolei ci, którzy napływają, wykonują jakieś prace takie czysto analityczne, a ci, którzy są natywni, jakieś takie bardziej zarządcze. Więc zwykle ci natywni pracownicy korzystają na napływie imigrantów, bo są w stanie awansować zawodowo i tu jest taka intuicja na przykład z OECD, że na przykład przyjeżdża do Polski imigrant, a polski stolarz dzięki temu może zlecić mu swoje dotychczasowe prace fizyczne, a samemu zająć się jakimś rozwojem, marketingiem, jakby rozwijaniem tej firmy bardziej takimi rzeczami z wyższą wartością dodaną, takimi zarządczymi. To jakoś mi się kojarzy, że to jakby może być to częściowo jakby odwrotność tego, co robi płacę minimalną, bo czasami się właśnie zauważa, że no niby to, jak płaca minimalna rośnie, to może niekoniecznie rośnie, spada zatrudnienie, ale na przykład spłaszcza się mocno ta hierarchia zatrudnienia, że nie ma takich właśnie, powiedzmy, menedżerów średniego szczebla, trudno jest awansować, że jakby ci podstawowi pracownicy muszą być na jednym poziomie, więc tutaj mielibyśmy jakiś taki odwrotny efekt po prostu, tak? Dobrze to rozumiem. Tak, też tak bym myślał, co też jest takie trochę zabawne, bo wiele osób porównuje te badania nad płacą minimalną i te nad imigracją, że imigracja nie powoduje spadku płac, to tak samo płaca minimalna nie powoduje bezrobocia. No nie, jakby jest ten artykuł Kaplana zresztą o tym, że tak naprawdę albo rynek pracy jest bardzo elastyczny, to znaczy, że właśnie imigracja nie powoduje spadku płac, no albo odwrotnie, rynek pracy jest bardzo sztywny i płaca minimalna nie powoduje bezrobocia. Czy oprócz tego argumentu właśnie, powiedzmy, tych uzupełniających się kompetencjach ludności natywnej i imigrantów,
jeszcze są podawane jakieś inne wyjaśnienia? No, jakby nawet sporo i to nawet nie do końca chyba wiadomo, które z tych wyjaśnień jest najważniejsze. Jest jeszcze taki efekt, że kiedy pojawiają się jakieś nowe umiejętności na rynku pracy właśnie tych imigrantów, to firmy dostosowują do nich swoje technologie produkcji w ten sposób, że osoby z takimi umiejętnościami stają się bardziej produktywne no dzięki temu, że ta technologia produkcji się dostosowała. Więc na przykład jeżeli napłyną nisko wykwalifikowani imigranci, to firmy przestawią się na bardziej pracochłonne techniki produkcji i jednocześnie ta grupa będzie lepiej pasowała do tych miejsc pracy i będzie ograniczony ewentualny negatywny wpływ na płace właśnie w tej grupie, która napłynęła. Więc jakby tutaj jest dużo takiej właśnie kwestii tego, na ile natywne firmy i pracownicy dostosowują się do tego napływu imigrantów, ale też mamy taką szerszą intuicję, taką jeszcze jakby z Adama Smitha, że tak naprawdę im większy rynek, tym większe możliwości specjalizacji. Jakby mamy większe pole do podziału pracy, więc tak naprawdę produktywność powinna rosnąć. No i rzeczywiście z takich bardzo globalnych badań ekonometrycznych wychodzi, że jeżeli napływają imigranci, to rośnie nie tylko PKB, ale też PKB per capita, rośnie produktywność pracy. I częściowo to jest pewnie przez jakby różnego rodzaju efekty, no ale też podejrzewam, że właśnie przez to, że jest możliwość większego wzrostu specjalizacji. Czyli jakby powiedzmy ten klasyczny ricardowski prawo przewagi komparatywnej jakby ma większe pole możliwości do tego, żeby się zmaterializowało, tak? Że jakby dzięki temu, że jest więcej tych pracowników, to można wymyślić właśnie nowe funkcje, nowe sposoby podziału pracy, które nie byłyby możliwe, gdyby pula pracowników byłaby mniejsza. A jeszcze może chwilę sytuacji Polski powiedzmy, no bo już mamy jakieś, nie wiem, 7 lat takiego napływu imigrantów jak na Polskę masowego, może w skali światowej to jeszcze nie robi wrażenia, ale już pewnie spokojnie ponad 1 000 000 pracowników nieurodzonych w Polsce dzisiaj w Polsce pracuje, chociaż dzisiaj sobota, to może trochę mniej. Sobota to właśnie tylko oni pracują. Ale nie widzimy na przykład, żeby te płace w dolnych decylach spadały, raczej one chyba rosną szybciej niż w tych górnych decylach w ostatnich latach, więc wydaje się, że Polska nie jest tutaj jakimś wyjątkiem w tych badaniach. To znaczy w Polsce to nawet by się wydawało, że ta imigracja ogranicza ryzyko przegrzania gospodarki, bo teraz akurat pojawiła się w takim momencie, kiedy gospodarka całkiem szybko rośnie, a jednocześnie też zaczęły nas mocno uderzać jednak problemy demograficzne, z tym, że jakby kolejne pokolenia są coraz mniej liczne i wiek emerytalny jest niski. Natomiast tutaj można jeszcze jakby więcej takich pozytywnych efektów z imigracji znaleźć, które są istotne dla Polski. Na przykład jest sporo badań o tym, że kiedy pojawiają się imigranci, to tanieją usługi opieki nad dziećmi, usługi jakichś prac domowych i tak dalej. I dzięki temu na przykład lepiej wykształcone kobiety są w stanie zwiększać swoją podaż pracy, czy wręcz mają więcej dzieci. Właśnie w takich krajach, w których usługi opieki nad dziećmi kuleją, a Polska do takich należy, więc to jakby jakiś kolejny efekt pozytywny, który być może się zmaterializuje, a może już działa, tylko jeszcze go nie opisaliśmy w Polsce. Mi się wydaje, że też generalnie imigranci chyba są takim czynnikiem deflacyjnym, który zwiększa jakby realne dochody, no bo pojawia się jednak dodatkowy popyt na salda gotówkowe trzymane akurat w polskim złotym, którego by nie było, gdyby oni do Polski nie przyjechali, więc wydaje mi się, że jakby chociażby też pod tym względem nominalne dochody wszystkich rosną dzięki imigracji. Znaczy, wiadomo, jest to skąd faktycznie mamy inflację, ale ona pewnie byłaby jeszcze większa, gdyby imigracji nie było właśnie z tego dodatkowego na pieniądze, no i oczywiście ich produktywność, więc wydaje mi się, że jest jakaś taka inna, kolejna droga, która kiedyś do głowy
przyszła. Jeśli Państwa tematyka konsekwencji imigracji i tego, jak rzeczywiste dane o imigracji się przedstawiają, interesuje, to polecam jeszcze raz książkę Otwarte granice Briana Kaplana, gdzie można głównie przeczytać o statystykach Stanów Zjednoczonych, które są najlepiej przebadanym krajem, a też jednocześnie mają jedną z największych populacji relatywnych imigrantów na świecie. A jeśli chodzi o polskie badania, to polecam oczywiście publikację Rafała na stronie FOR. Też do odpowiednich postaramy się w opisie zalinkować. Dziękuję Ci za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę.